a nie tak jak zrobiono, jak robi to w tej chwili opozycja, tylko i wyłącznie jeszcze ten klincz polityczny w jakiś sposób pogłębić. Gdybyście Państwo chcieli znać moją opinię, moją prywatną opinię, to uważam, że w tej chwili, a mówię to dlatego, nie mówię tego, mówię o swojej prywatnej opinii, bo proszę Państwa, rząd nie jest dysponentem tego tematu. Bo nie rząd przygotował te projekty ustaw i to nie rząd dzisiaj jest tą instytucją, tą instancją, która może tutaj zająć stanowisko. Nasza rola ogranicza się w tej chwili do tego, żeby przy wykorzystaniu Rządowego Centrum Legislacyjnego publikować akty prawne. Ale jeszcze raz podkreślę, publikujemy je wtedy, jeżeli nie mamy wątpliwości, że te akty prawne są, nie ma tam wady prawnej w ich podjęciu. To są również opinie prawników. Nie zostały żadne terminy w tej chwili przekroczone, pracujemy nad tym, pracują prawnicy, zastanawiamy się, jak wyjść z tej sytuacji patowej. Natomiast moja opinia jest taka, że dzisiaj powinniśmy usiąść, szukać porozumienia i konsensusu, przygotować nową ustawę o Trybunale, a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni sami wiedzieć, co w tej chwili, co powinni zrobić. Myślę, że to jest droga, którą należy zachęcić całą klasę polityczną, żebyśmy dzisiaj podążyli. I możemy to zrobić. Możemy znaleźć takie rozwiązania, które będą konstruktywne, które będą dobre, zacznie wszystko funkcjonować tak, jak powinno. Natomiast nie powinna klasa polityczna w tej chwili naprawdę niepokoić obywateli i rodaków i stwarzać wrażenie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej. Nic takiego, drodzy Państwo, się nie dzieje. I apeluję do odpowiedzialności polityków opozycji, żeby zaprzestali te niepotrzebne zupełnie, to straszenie Polaków. Dziękuję, proszę Panie Redaktorze, jedno pytanie. Polsat News. Zostając w tym temacie, chciałem poprosić o komentarz do słów Martina Schulza, który powiedział w niemieckim radiu, że to, co dzieje się teraz w Polsce, ma charakter zamachu stanu, jest dramatyczne. Zapewnił jednocześnie, że w tym lub w przyszłym tygodniu Parlament Europejski się tym zajmie. Ja oczekuję od... Po pierwsze, pan minister Witold Waszczykowski podjął już działania, domagając się od naszego ambasadora Unii Europejskiej, żeby porozmawiał z przewodniczącym Schulzem. Dla mnie takie wypowiedzi, a nie jest to już pierwsza wypowiedź w takim charakterze pana przewodniczącego Schulza dotyczących polskich spraw polskich, dla mnie są nie do przyjęcia. Nie wyobrażam sobie, że polityk zajmujący tak eksponowane stanowisko w Unii Europejskiej wyraża swoje opinie tylko i wyłącznie na podstawie doniesień medialnych. I oczekuję, że pan Martin Schulz nie tylko, że zaprzestanie takich wypowiedzi, ale również no, przeprosi Polskę, bo w tej chwili to są zupełnie nieuprawnione i tak jak mówię, nieprzyjęte moim zdaniem w opinii politycznej świata wypowiedzi. Źle się dzieje, jeżeli szef Parlamentu Europejskiego, który przecież jednoczy wszystkie państwa Unii Europejskiej, gdzie wszyscy są równi, wyraża się w taki sposób o jednym z państw członkowskich. I chcę też przypomnieć nie tylko panu przewodniczącemu Schulzowi, że w Polsce odbyły się demokratyczne wybory i dzisiaj rząd tworzy ugrupowanie polityczne Prawo i Sprawiedliwość, które zostało obdarzone zaufaniem polskich obywateli. Ale to jest również moim zdaniem kwestia tego, o czym mówiłam swojej poprzedniej wypowiedzi. Czas, żeby politycy opozycji przestali tworzyć taką atmosferę zagrożenia i przenosić te swoje elementy walki politycznej, które próbują w tej chwili, do których próbują wykorzystać Trybunał Konstytucyjny na forum międzynarodowej. Naprawdę do wszystkich polityków troszkę opamiętania, proszę, drodzy Państwo.
Dziękuję, bardzo proszę. Jedno pytanie. Ja mam, Radio Tok FM. Ja mam pytanie dotyczące ustawy 500+. W myśl rozumienia ustawy, dzieckiem jest osoba do ukończenia 18 roku życia. Czy w dwuosobowej rodzinie, w której starsze dziecko skończy 18 lat, automatycznie młodsze dziecko przestaje otrzymywać świadczenie? I czy to, co mówił szef klubu, pan Terlecki, czyli to, że najuboższe rodziny nie stracą świadczeń socjalnych, pani premier może potwierdzić? Proszę Państwa, to jest ważny program. Ja w tej chwili wracam z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, pierwszego posiedzenia i muszę też powiedzieć w nawiązaniu też do mojej poprzedniej wypowiedzi, że tam naprawdę wszyscy, a tam są i pracodawcy, i strona związkowa, i strona rządowa zajmują się właśnie sprawami, które są ważne dla Polaków, między innymi rozmawiają, będzie tam rozmowa również na temat tego programu. I warto o tym przypominać Polakom, bo tworzą niektórzy w tej chwili politycy opozycji takie wrażenie, że nic się nie dzieje, tylko i wyłącznie jest kwestia Trybunału. Nie, my pracujemy, pracują różne instytucje, które są do tego powołane, Rada Dialogu, ważne sprawy, rozmawiamy o prawach pracowników, o programach rodzinnych. Przechodząc do odpowiedzi na pani redaktor pytanie, ten program jest w tej chwili w konsultacjach. Będą doszczegółowione poszczególne zapisy. Będzie też zebrana ogromna, mam nadzieję, ilość różnego rodzaju wniosków, które spływają do ministerstwa i od obywateli, i od instytucji zajmujących się sprawami rodzin, i od stowarzyszeń. I my te wnioski będziemy też chcieli w tym programie ująć. W tej chwili wyszliśmy z tego bazowego programu. W tym bazowym programie jest ustawa, którą ja Państwu prezentowałam w czasie kampanii wyborczej. Ale w tej chwili trwają nad nią prace, więc jeżeli Państwo pozwolicie, już niedługo te prace zostaną przyjęte przez rząd. Po przyjęciu projektu ustawy przez rząd, Państwo je otrzymacie i to będzie ten wyjściowy już ostateczny projekt ustawy, który będzie skierowany. Na razie jest taka definicja, więc pytam, czy ona będzie obowiązywać. Nie, ja w tej chwili, pani rektor, mówię, że trwają prace. A jak trwają prace, to znaczy, że pojawiają się wnioski i że ten program jest w tej chwili konsultowany i w momencie, kiedy on stanie na Radzie Ministrów, już w wersji ostatecznej zostanie przyjęty, ja wtedy będę mogła pani powiedzieć, jakie są ostateczne zapisy. Natomiast na pewno, co też chcę podkreślić, że jest to program, który kierujemy do wszystkich rodzin i chcemy, żeby z jednej strony ci, którzy mają najniższe dochody, mogli czuć się bezpiecznie i ich sytuacja materialna się poprawiła, ale też z drugiej strony nie zapominajmy, że to jest ważny program prodemograficzny. Ja mam nadzieję, że pani redaktor zapyta jednak o ten sukces w Paryżu. Czyli o pakiet klimatyczny. Dzień dobry, Agnieszka Prostefakta. Ja chciałam zapytać o weekendowe demonstracje. Jakie są pani wrażenia po tych demonstracjach? Czy nie martwi pani podział polskiego społeczeństwa? No, kto dla pani jest lepszym lub gorszym sortem Polaków? Pani redaktor, to, że takie manifestacje się odbywają, to, że jednego dnia szli ci, którzy mieli inne zdanie niż rząd, drugiego dnia poszła manifestacja, która broniła rządu i pana prezydenta. To jest tylko i wyłącznie dowód na to, że w Polsce świetnie działa demokracja. Myślę, że to jest też warto, żeby pan przewodniczący Schulz spojrzał właśnie na te dwa dni i zobaczył, że w Polsce można wyjść, powiedzieć swoje zdanie, manifestować. Każdy ma do tego prawa i nie ma tutaj, nic złego się nie dzieje. No, walczyliśmy o to, żeby można było demonstrować, manifestować, wyrażać własne opinie. To jest ważne i myślę, że powinniśmy o to zabiegać. Jeżeli manifestacje i demonstracje są realizowane po to, żeby pokazać społeczeństwu swoje stanowisko, swoje zdanie, przekazać jakąś ważną sprawę, to dobrze. Natomiast jeżeli są wykorzystywane tylko i wyłącznie do tego, żeby wzniecać jakiś niepokój, to niedobrze. Ale myślę, że możemy się cieszyć tym, że i sobotnia, i niedzielna manifestacja przebiegały w spokoju i to jest, jeszcze raz podkreślę, przede wszystkim dowód na to, że w Polsce demokracja bardzo dobrze działa. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Pani rektor, dziękuję. Jedno pytanie było, pani premier odpowiedziała. Mam nadzieję, że pan redaktor zapyta o sukces w Paryżu. Proszę mi wybaczyć, dzień dobry, Arkadiusz Bierzyk, TVN24, ale taki niedosyt informacyjny jeszcze pozostał w związku z Trybunałem Konstytucyjnym. W związku z tym chciałbym zapytać, czy ten wyrok z 3 grudnia będzie w ogóle opublikowany? Pani rzecznik na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu mówiła, będziemy publikować. Czy w związku z tym coś się zmieniło? Czy pani premier dopuszcza taką możliwość, że nie będzie publikacji? I czy
jaka jest podstawa prawna wstrzymywania publikacji tego wyroku z 3 grudnia? I trzecie podpytanie do tej kwestii, czy w obu przypadkach i z 3 i z 9 grudnia te publikacje czekają na Pani osobistą decyzję? Ale najważniejsze pytanie, czy i kiedy? Panie redaktorze, ja myślę, że ja na temat Trybunału i całej tej sytuacji już dość obficie się wypowiedziałam i ja mam wrażenie, że wyczerpałam wszystkie wątki. Mogę 2 rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, nic nie jest wstrzymywane. To jest fałszywa teza i proszę jej nie używać w ten sposób. Nic nie jest wstrzymywane. Ale tak Pani ministerka Pana pisała w piśmie do Pana prezesa. No, jeżeli wczytamy się bardzo dokładnie w pismo, które skierowała Pani minister Kempa, ona użyła słowo wstrzymywane ze względu na to, że oczekujemy na stanowisko Pana Prezesa Rzeplińskiego, czy pytanie, które zostało tam, czy wątpliwość wyrażona, oczekujemy na to wyjaśnienie. No dopóki nie ma wyjaśnienia, no to rzeczą oczywistą jest, że w tym momencie nie było publikacji. Natomiast nic nie jest wstrzymywane. Powtórzę jeszcze raz, że od ubiegłego tygodnia, od piątku, sytuacja w kwestii tej ustawy się nie zmieniła. Jesteśmy ciągle w tym samym miejscu. I poproszę jeszcze o jedno, żebyśmy, proszę Państwa, naprawdę ze spokojem, z rozwagą podeszli do sprawy rozwiązania tego pata w Trybunale Konstytucyjnym. Zaapeluję po raz kolejny do polityków, szczególnie do polityków opozycji, żebyśmy w konsensusie znaleźli rozwiązanie. Niepotrzebnie nie wywoływali niepotrzebnych emocji i strachów. I powiem też jeszcze na zakończenie to, o czym też wspomniałam, że na przykład na dzisiejszej Radzie Dialogu ten temat w ogóle nie był poruszany. Jest dużo ważnych spraw, które rząd realizuje, które realizujemy, które się toczą i trzeba o tym rozmawiać, pokazywać, trzeba zajmować się sprawami Polaków i obywateli, bo do tego się zobowiązaliśmy. Dziękuję. Natomiast tam, gdzie są wątpliwości prawne, róbmy wszystko, żeby doprowadzić do tego, by te wątpliwości zniknęły i przygotować takie prawo, które po prostu będzie dobrze działać. Panie redaktorze, bardzo... Będzie Pani premier, tak? Czy nie? Bardzo dziękujemy Panie redaktorze. Ja chciałabym zwrócić tylko uwagę, proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Pan profesor Szyszko przywiózł wielki sukces. Państwo od wielu tygodni mówicie wciąż o tym samym i potem idzie informacja, że rząd nie pracuje. Otóż rząd pracuje. Pan minister Szyszko przywiózł fantastyczną informację, więc liczę na to, że ostatnie pytanie będzie dotyczyło jednak tego sukcesu. Paulina Olak, Wiadomości, Telewizja Polska. Oczywiście gratuluję sukcesu, ale moje pytanie będzie dotyczyło Trybunału Konstytucyjnego, nowej ustawy. Kiedy będzie taki projekt i co będzie zawierała taka ustawa? Proszę Państwa, Państwo jesteście konsekwentni, ja też. Państwo pytacie nieustająco o Trybunał. Dzisiaj jest piękny dzień. Warto rozmawiać o dobrych sprawach, jak chociażby o programie 500+. Dziękuję za to pytanie, które padło. Warto rozmawiać o pracy. Rozmawialiśmy też na Radzie Dialogu o tym, że trzeba minimalną ustalić, minimalną stawkę godzinową. Będziemy to realizować również i wiele innych ważnych kwestii. Natomiast ja również będę konsekwentna w swojej odpowiedzi na temat Trybunału i powiem tak, że myślę, że wyczerpałam komentarz swój i również rządu w tej sprawie. Nie jesteśmy, rząd nie jest w tej chwili dysponentem tego tematu. To nie rząd przygotowuje projekt ustawy, więc ja nie mogę wypowiadać się na temat projektu, którego my nie przygotowujemy i rząd nie jest jego autorem. Dziękuję bardzo Pani redaktor, dziękuję bardzo, dziękujemy również Panu profesorowi Janowi Szyszce za przywiezienie tej informacji o sukcesie. Dziękujemy Pani premier i dziękujemy bardzo Państwu.